Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Armored Warfare i dzisiaj mówimy sobie pojazd BVP M2 Szakal. Tutaj pozdrowienia dla jednego z moich widzów, Staśka 1, to on zaproponował, żebym pokazał ten pojazd na kanale i stwierdziłem, że w sumie to jest dobry pomysł. Mam pojazd i uważam ten pojazd za naprawdę przyjemny. Jest to pojazd moim zdaniem naprawdę wartościowy, warto go posiadać, dlatego że jest to pojazd, w którym idziemy do dość ciekawego pojazdu, pojazdu polskiego Rosomaka. Wcześniej mamy do czynienia z OT-64 Cobra, a sam pojazd jest naprawdę przyjemny. Na szóstkach sprawdza się rewelacyjnie, ma naprawdę dużą siłę ognia, jest w miarę odporny, jak to bojowy wóz piechoty. Ale ogólnie jednak jest to pojazd, mi się wydaje, naprawdę udany. Pojazd, który nie trafił do produkcji. Była w sumie to pewnego rodzaju koncepcja, pewnego rodzaju sprawdzenie pewnych założeń, dlatego że jest to w sumie bardzo daleko posunięta modyfikacja BMP2 i jest ona znacznie, znacznie lepsza niż BMP2, jednak posiada pewne ograniczenia i w dzisiejszych czasach, na dzisiejszym polu bitwy mogła mieć pewne problemy. Jedną z takich zauważalnych zmian jest dodanie takich ekranów dodatkowego opancerzenia na bokach. Ponadto mamy całkiem zmienioną wieżę, wyposażoną w nowe pociski kierowane. W grze Armored Warfare mamy do czynienia z działkiem 30 mm, takim samym jak w BMP2, jednak istniała koncepcja, żeby zamienić to działko na inne działko, na przykład produkcji czeskiej. Jednak w grze Armored Warfare ono się spisuje. Może zacznijmy od to, jaką amunicją dysponujemy. Pierwsza amunicja to jest pocisk podkalibrowy z odrzucanym sabotem, penetracja 164 mm ze 100 metrów i z 1000 metrów 81 mm. Mam również lepsze pociski podkalibrowe, one penetrują 180 mm ze 100 metrów i 90 mm z 1000 metrów. Jednak różnica jest nieduża, tak nie będziemy raczej ciężkich czołgów, czołgów podstawowych przebijali. Do tego mamy inny sprzęt, więc raczej nawet podstawowa amunicja, ta pierwsza, nieco gorsza, jak najbardziej się sprawdza. Jest również pocisk odłamkowo burzący i ten pocisk penetruje 10 mm, obrażenia 41, obrażenia penetracja częściowa 27, obrażenia brak penetracji 14. Jednak naszym największym atutem, naszą największą siłą jest pocisk Spike. Jest to przeciwpancerny pocisk kierowany z głowicą HIT. Są to pociski z Izraela, to są pociski izraelskiej konstrukcji. One penetrują 700 mm pancerza i zadają 665 obrażeń, czyli naprawdę sporo. Mi się wydaje, są to dużo lepsze pociski niż pociski, które stosowano na BMP2, czyli pociski Konkurs. I one są naprawdę celne i naprawdę skuteczne. Mamy na dodatek dwa pociski wyrzutni i czas przeładowania całej wyrzutni trwa 16 sekund. Jednak niesamowicie te pociski zwiększają siłę ognia tego pojazdu, pozwalają podjąć walkę z czołgami podstawowymi. Dodatkowo ten pocisk, przynajmniej w części bitew jak grałem, mi się wydaje, to zależy od losowania, zwłaszcza lżejsze pojazdy dosłownie masakruje. Przy trafieniu dochodzi do wybuchów amunicji, do zniszczenia silnika, do zabicia załogi, więc naprawdę ten pocisk jest potężny. Zwłaszcza lżejsze cele cierpią przy jego trafieniu, ciężej opancerzone, no nie stanowią większego problemu, jednak te trafienia nie są już, tak można powiedzieć, efektowne, nie powodują wybuchu amunicji, chociaż czasami się to zdarza, więc te pociski są naprawdę skuteczne. Jednak dodatkową siłą ognia jest oddział przeciwpancerny. Można wybrać nie tylko właśnie ten oddział przeciwpancerny, można wybrać oznacz cel, można również wybrać snajpera lub oddział moździerzowy, jednak mi się wydaje, oddział przeciwpancerny sprawuje się świetnie, dlatego że jest takim, można powiedzieć, naturalnym towarzyszem bojowego wozu piechoty i tutaj się on naprawdę świetnie sprawdza. Oni nie są jacyś bardzo tępi, oni naprawdę dobrze dobierają cele, dobrze prowadzą ostrzał, bo nie my sterujemy oddziałem przeciwpancernym, tylko sztuczna inteligencja. Oni sobie sami wybierają, można powiedzieć, cele na polu bitwy, które będą ostrzeliwali i są naprawdę skuteczni. Tutaj mamy wielkość oddziału 4 żołnierzy i obrażenia 200 obrażeń od strzału i zasięg widzenia podczas postoju 260 metrów, kamuflaż 63%, czyli da się ich ukryć gdzieś w jakichś krzakach i oni mogą sobie prowadzić ostrzał na przykład na punkt i jest to naprawdę fajny dodatek, bo zwiększa się ognia parokrotnie. Ja postaram się to pokazać wszystko w bitwie, dlatego że pojazd jest naprawdę fajny, naprawdę posiada dużo funkcji i zresztą zaraz postaram się to udowodnić i pokazać go w bitwie.
Jesteśmy już w bitwie. Co do samego pojazdu, to ten pojazd był rozwijany przez dwa państwa, Czechy i Słowację. I taka modernizacja byłaby korzystna dla obu państw, dlatego że oba te państwa posiadają pojazdy BMP2, a ta modernizacja jest tańsza niż na przykład zakup nowych wozów bojowych. Modernizacja, projekt tego pojazdu właściwie to lata 2010-2013. Ostatecznie nie zdecydowano się na wprowadzenie tej modernizacji, dlatego że uznano ją za niewystarczającą. Uznano, że po prostu konstrukcja pojazdu BMP2 nie pozwala na wystarczające zmodernizowanie tego pojazdu. W grze Armored Warfare jednak spisuje się ten pojazd naprawdę dobrze. Jest to pojazd bardzo mobilny. Na drodze potrafimy osiągnąć 65 km na godzinę, w terenie około 40. Więc naprawdę ten pojazd jest bardzo szybki, bardzo też jest zwrotny. Łatwo go ukryć. Dodatkowo można zwiększyć jego siłę ognia za pomocą właśnie oddziału przeciwpancernego. Jak widzicie, ostrzał prowadzony przez taki oddział jest naprawdę skuteczny. Ten pojazd posiada naprawdę dużą siłę ognia dzięki temu. I w roli bojowego wozu piechoty spisuje się naprawdę świetnie. Jest naprawdę mobilny pojazd z dobrą siłą ognia, która pozwala podjąć mu walkę z czołgami podstawowymi. Jednak nadal jego głównym przeciwnikiem pozostają pojazdy właśnie jego klasy, czyli bojowe wozy piechoty, jakieś lżejsze czołgi, jakieś transportery opancerzone. To jest jego główny cel i właśnie te rakiety Spike świetnie sprawdzają się w niszczeniu tego typu pojazdów, dlatego że zadają olbrzymie obrażenia plus obrażenia modułów, co jest naprawdę istotne, bo bardzo łatwo nam jest po prostu albo unieruchomić pojazd, albo po prostu zlikwidować jego załogę, sprawić, że jego działania będą dużo, dużo mniej skuteczne. Sam pojazd jest w miarę dobrze opancerzony. To opancerzenie nie jest rewelacyjne, bo większość pojazdów nas przebije, jednak część przeciwników może mieć problem z przebiciem naszego pancerza, zwłaszcza pojazdy, które są pojazdami, z którymi mamy walczyć, czyli właśnie te pojazdy, które wymieniłem, więc ten pojazd jest naprawdę skuteczny, naprawdę przyjemny. Z racji właśnie tego ten pojazd dość dobrze się mu się wydaje XP i dość dobrze się nim gra, więc ten pojazd jest naprawdę dobry do rozgrywki na szóstym poziomie. Z racji też, że idziemy do Rosomaka, jest to pojazd, który no po prostu jest bardzo przyjemny, bo już za chwilę będzie mieć polski pojazd. Ten pojazd sam też jest bardzo dobry, więc naprawdę same pozytywy w tym pojeździe póki co. Jedyną wadą jest właśnie ten, można powiedzieć, niekiedy znikomy pancerz, jednak to też się da przeżyć. Nie możemy też za bardzo niekiedy pakować się do przodu. Jeśli nie będziemy się zbyt pokazywali wrogom, no to raczej damy sobie bez większego problemu radę z przeżywaniem bitew, chociaż czasami bywa ciężko, bo możemy na kogoś wpaść dosłownie. Jak to będzie czołg podstawowy, to możemy mieć drobne problemy, aczkolwiek drużyna, no jeśli jest dobra, to bez większego problemu jest nas w stanie wesprzeć. Jeśli chodzi o kamuflaż tego pojazdu, to on jest naprawdę, mi się wydaje, przyzwoity. Raczej będzie nas ciężko zauważyć za jakimiś krzakami, plus ta piechota przeciwpancerna, oddział przeciwpancerny, który doskonale się kamufluje. Trzeba go tylko odpowiednio umieścić, bo jest dość podatny na ostrzał, jednak po odpowiednim rozstawieniu tego oddziału to on zapewni nam naprawdę sporo punktów uszkodzeń. Możemy go ustawić w rejonie punktu i wtedy też ten oddział będzie doskonale ten punkt osłaniał, więc naprawdę ten pojazd ma wiele zastosowań. Jest to typowy bojowy wóz piechoty, który bardzo, mi się wydaje, mocno bazuje na tym współdziałaniu z piechotą. Plus zapewnia tej piechocie większą siłę ognia, a piechota zapewnia jemu większą siłę ognia, więc świetnie jest to zrobione moim zdaniem w grze Armored Warfare. Ten pojazd jest naprawdę, naprawdę skuteczny. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o BVP M2 Szakal. Jak wam się ten pojazd podoba? Czy graliście tym pojazdem? Czy może macie zamiar zagrać tym pojazdem? Mi się wydaje, że jest to naprawdę przyjemny pojazd, który warto posiadać. Dysponuje dużą siłą ognia i naprawdę, naprawdę jest to pojazd warty uwagi, zwłaszcza, że potem zaraz po nim mamy do wybadania Rosomaka, a polski pojazd Rosomak, mi się wydaje, jest naprawdę skutecznym pojazdem, jak najbardziej wartym uwagi i wartym wybadania, dlatego że mi się wydaje, dysponuje dość dużą siłą ognia i dość dużą skutecznością. Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!